Gdzieś to było, no. Gdzieś to było. W tym roku juwenalia na Politechnice Wrocławskiej rozpoczęły się dość nietypowo, a mianowicie od śniadania, na które rektor zaprosił studentów. Inicjatywę wspólnego śniadania podjęły władze uczelni, które w ten sposób chciały uroczyście zainaugurować największe święto studentów, czyli juwenalię. Choć akcję taką zorganizowano po raz pierwszy, wzbudziła ona bardzo szerokie zainteresowanie wśród braci studenckiej, która tłumnie zgromadziła się w budynku C13. Pogoda troszkę nam nie dopisała, ale studenci szybko zareagowali i cała impreza przeniosła się do środka. Jak widzimy, stoły rozstawione, bułeczki, napoje. Studenci czekają głodni przed samym rozpoczęciem. Oprócz samego posiłku, spotkanie było też znakomitą okazją do rozmowy z rektorem w mniej formalnych okolicznościach. Aby nikt nie czuł się poszkodowany, specjalnie w tym celu ogłoszono godziny rektorskie. Uważam, że właśnie to jest najlepsza forma spotkania się rektora mniej oficjalnie ze studentami. A przede wszystkim pomysł jest bardzo ciekawy z tego powodu, bo zaczynamy tydzień imprez związanych z juweneliami. Zaczynamy śniadaniem z rektorem. Bardzo się z tego powodu cieszę, że mogę w tym śniadaniu uczestniczyć, że są tutaj studenci. Przede wszystkim cieszę się z tego powodu, że jest ich tak dużo. Rzeczywiście, pomysł na takie rozpoczęcie szeregu imprez okazał się strzałem w dziesiątkę i bardzo przypadł do gustu studentom. Fajnie, że rektor z taką inicjatywą wyszedł, ale patrząc po ludziach, to może nie starczyć na nas szamy. Tak trochę jak ten, jak się święta zaczynają wspólnym śniadaniem, to nasze takie święto studenckie, więc chyba bardzo dobrze, że tak się rozpoczyna. Super jest, super sprawa. Fajna sprawa, można spotkać rektora. No to już nie chodzi o to śniadanie w sumie, bardziej że spotkanie w grupie no i z rektorem przede wszystkim. Fajna inicjatywa ze strony rektora, integrują się studenci, także dobrze jest. Pyszne śniadanie pozwoliło wszystkim nabrać sił na nadchodzący tydzień, który niewątpliwie wymagać będzie sporo energii i dobrego humoru. Chciałbym w imieniu swoim, ale również kolegów z prorektorów Wam życzyć udanej całotygodniowej zabawy. Obiecuję, że zdążę do Was wrócić na pewno na pochód juwenaliowy. Trzymamy więc za słowo. My z kolei obiecujemy świetną juwenaliową zabawę.